Cześć, witajcie z tej strony Psycho Couple, czyli Kamil. Ola oraz. A intro możemy wstawić? Nie, nie chce mi się wstawiać. A które intro? Nie wiem. A jakieś ten. Może musisz nowe zrobić. Nowe zrobię. Intro! Tam, tam, taram, tam, tam. Tam, tam, taram, tam, tam. Tin, tam, taram, tam, tam. Dobra, jedziemy z tym. Ogólnie dzisiaj, tak jak wiele osób z Was już się domyśla. Ej, większość się domyśliła na Instagramie. No bo jak ja od tygodnia nic innego nie robię, tylko narzekam. Czek na mnie, to w sumie norma. No właśnie. No ale. Ale, słuchajcie. Przyszliśmy do Was dzisiaj. Chcielibyśmy Wam powiedzieć o naszym marzeniu, które mieliśmy. Wieścią. Ej, właśnie ja to marzenie to miałem, powiem Ci, że Jezus Maria, to chyba już jak byłem tak z 18 lat miałem, to w mojej głowie powstało marzenie. I tak od zawsze czułem, że moim największym marzeniem jest, żeby... być dumnym ze swoich dzieci. To było moje największe marzenie. Już życzę. Bo się wzruszyłam. Dlaczego? Nie wiem. Olcia się codziennie wzrusza teraz mniej więcej jakieś 5 razy. No. Na przykład leży na kanapie i... No właśnie, więc kochani, słuchajcie. A ty miałaś mówić, to ty. Nie wiem, co mam powiedzieć. Więc 3 dni temu? Nie trzy wiem. Dni temu? Nie, 5. 5 dni temu, słuchajcie, zrobiliśmy sobie taki test. Co ty nagrywasz mnie? Jak ty wyglądasz? Jakbyś w ciąży była. Otworzysz tego? O, on. Nie wiem, czy mogę. Nie, myłaś go, nie. Zrobiliśmy sobie taki teścik. Z drugiej strony jest. Ale no właśnie tego ja nie pokazuję, bo ten wynik, no wiecie, no. Wynik jak wynik. A to dlatego zrobiliśmy teścik, gdyż Ola się źle czuła. Źle się czuła cały czas, Olcia cały czas narzekała. No, myślałam, że się zatrułam. Zdarzyło jej się, że w ostatnim czasie... Już mieliśmy reklamować SAS, sorry. Wymiotowała bodajże 2 czy 3 razy. Dwa razy. Teraz Sylwestra nie pije. No właśnie, no nie? Chodź, Satiku, to ważna sprawa jest. To jest inna kwestia. No i słuchajcie... No to może teraz wstawimy ten moment, co? No, dobra. To teraz wstawiamy moment. 10 sekund. Po 5 sekundach trzymania należy zakryć pasek absorpcyjny plastikową nosatką. A, czyli to muszę nasadzić. Później połóż. Sikaj! Na płaskiej powierzchni. Dokładny wynik można odczuć w oknie testowym w 5 minucie. Wynik pozytywny ciąży powinien pojawić się w czasie krótszym niż 5 minut. Natomiast w celu potwierdzenia negatywnego wyniku brak ciąży. Należy poczekać pełne 5 minut. Możesz mi nagrywać mnie jak sikam? Naprawdę jesteś? Za mała! Nie, kotek! Nie jestem w ciąży, no gdzie linia? Nie ma. No jest! Ofu! Obsikamy! Nie jest. Ja się opłakałem ze szczęścia. Nie, kotek, to jest pomyłka. To jeszcze nie wiesz. Jeszcze 30 sekund, może zniknie. No jak, kotuś jest... Ale akcja. Ta powiedziała. Ja cię sunę. O Boże. Ej, mogę tak nie wyglądać. Jesteś w ciąży i to widać. A jest. Ej, słuchajcie, znaczy słuchajcie, no właśnie to ja mówię do Olci i do mnie. W filmie źle wygląda. Ej, ale no trudno, kotek, to jest ale właśnie ten moment, właśnie teraz... Takie kobiety. Właśnie dowiedzieliśmy się o tym, że Olec w ciąży, ja się popłakałem, znaczy poleciałem... Ja nie wierzę, ja nie jestem w tej ciąży, nie. A Ola nie wierzy, nie. Ona staje się następny test, jak to, że tak powiem, sprawa jest jasna. Nie. Przecież to, że Ola 2 razy w ciągu ostatnich 2 tygodni wymiotowała, to był zupełny przypadek. Niedobrze mi. Weź tego papiera. A pamiętasz, co chciałaś wczoraj w nocy jeść? Nie. Co? Ogórki? Co? Nie powiedziałam. Mówiłam do ciebie w nocy? Co? Nie pamiętam tego. Tak. Jak dosłownie chwilę przed zaśnięciem powiedziałeś, że ten, że ci przyniósł właśnie, że czy do żabki, czy coś takiego, że chcesz jeść. Ja tak mówię, kurde, przecież to jak to mówię? Nie, ale nie chciałam, nie pamiętam tego. Było tak. Co? Naprawdę. Nie. Tak. Nie musimy czekać, aż ten moment przeleci. A, już jest ten moment. Ten był ten moment. No i okazało się, że naprawdę no właśnie, no więc jestem w tej Olcia, ciąży. Pokazać. Nie. Bliżej weź, do kamery.
A tylko a. Kochanie do kamery będzie lepiej. No. No już. Okej. Okay. A! Zatem. Jest. No i co? No i poszliśmy do lekarza i teraz tutaj macie wizytę u lekarza. Także Olcia, gdzie jedziemy? Oluś? A, ale mam tajemnicę robić? Nie. A, no to ginekologa jedziemy. Jedziemy, żeby już się upewnić, żebyśmy wiedzieli w 100%, czy Olcia jest w ciąży, czy my jesteśmy. O Boże. Więc ale śmigamy. Dzisiaj rano, ale dzisiaj rano już wymiotowałam znowu, więc... Oj, przestań. No i mamy dwie kreski, jak widzieliście, więc raczej... O, nigdy nie wiadomo. Jedna dziesiąta szansy jest, że to jest niewłaściwe. Znaczy wiesz, jest daleka droga tak naprawdę do tego, żeby wszystko było ok. Bo ciąża to nie jest taka prosta i lekka sprawa. Dobra, zmykamy. Ogólnie z moich obliczeń wynika, że to powinien być już 7 tydzień ciąży, a co to oznacza, że nasze dziecko jest, kochani, w rozmiarze już takiej borówki amerykańskiej i będę mogła usłyszeć bicie serca dziecka przy badaniu, ale ja to się uważam, jeszcze to okaże, zapraśnie. Zobaczymy, więc dam wam znać po wizycie. Zobaczycie naszą dzidzię, bo oczywiście ciąża jest potwierdzona i chociaż ja to do tej pory ja nie wierzę, że jestem w tej ciąży. No i okazało się, że jestem. I teraz możecie zobaczyć na obrazku, jak bije serduszko naszej dzidzi. Mhm. I co to jest? Tutaj mamy człowieczka. Yes. I bije serduszko. Ale to jest mega. A to jest kobietka. I mnie jeszcze puści długość. To bicie. Dobra. Centymetr ma mniej więcej długości. To który to jest tydzień, jeżeli już bije serce? Początek 7 tygodnia. Boże. Akurat tutaj. Bo może już wcześniej. Niesamowite. Być widoczne. No i mi łzy poleciały już po raz drugi. Najpierw przy teście, a teraz po raz drugi. No i co? I co teraz będzie? Chcielibyśmy już poznać płeć, ale nie da się. No, kiedy będzie można? Za ile? W 4 miesiącu, w 16 tygodniu. Więc jeszcze trzeba trochę poczekać. No mega się cieszymy, jesteśmy tak podekscytowani, po prostu no to jest coś tak niesamowitego. Jakby po prostu widzi człowiek, że jest tam w środku drugi człowiek no. i że to my to razem stworzyliśmy, to jest po prostu tak niesamowite uczucie, tak cudowne, coś po prostu wspaniałego. Pewnie będziemy rodzicami. Oczywiście ja wiem, że my teraz to nagrywamy i wiele osób robi tak, że dopiero po 3 miesiącach, bo teraz Ola, który to jest dokładnie? To już to jest koniec 2. miesiąca. Koniec 2. miesiąca, bo z ciążą jest tak, że akurat no, jeżeli chodzi o takie prawdopodobieństwo największe, że jakby wszystko się uda i będzie wszystko tak w 100%, znaczy, nie w 100, ale to jest po 3 miesiącu. No ale jakby głównie Ola podjęła decyzję, że chce się z wami podzielić tym no. I właśnie to robimy. Nie mogłam się powstrzymać. Więc będziemy rodzicami po prostu. No ale nie wiemy, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. Bo jeszcze jest za wcześnie. Bo dopiero się można dowiedzieć, jak się jest w 4 miesiącu bodajże, więc jeszcze nie wiemy. Jak będziemy wiedzieli, to na pewno wam powiemy. No i czekajcie, bo teraz będzie sporo filmów. Satiku, bardzo przeszkadzasz. Będzie sporo filmów na ten temat. Będzie też następny film. Ostatnio Satiemu śmierdzi z jabłki. Ogólnie mi wszystko śmierdzi Ola teraz. Ola jest wrażliwa teraz na każdy zapach. Tak. No i o czym my to rozmawialiśmy. I teraz będzie na przykład następny filmik. Będziecie mogli zobaczyć, jak zareagowała też moja rodzina na to, że jestem w ciąży, bo też będzie taki film. No i co? No i tyle. No i tyle. Jeżeli macie ochotę złożyć tam, nie wiem, jakieś życzenia, czy tam gratulacje, czy cokolwiek innego, to zapraszamy na naszego Instagrama, bo na YouTubie mamy komentarze wyłączone, bo tak nam jest lepiej. No i co? Także możecie pisać wiadomości prywatne. Ja teraz będę miała więcej czasu, to będę odpisywać pewnie tyle. Na niektóre. A ja lecę, dlatego że w tym momencie Ola w ogóle bardzo źle się czuje. Jest jej cały czas niedobrze, więc ja lecę robić inne rzeczy, czyli sprzątać. Teraz ja jestem panią domu. Ja się w 100% wszystkim zajmuję. Ktoś zrobił mi kanapki na przykład, ale niestety nie pomyślał o tym, że chciałbyś dobrze. Że dzisiaj. Dał mi kiełki, że wczoraj ale nie chciałam kiełki. Że wczoraj chciała kiełki, ale nie domyśliłem się, że już dzisiaj tych kiełków nie chcę. Więc kochani, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wygląda nasze życie, jak wygląda... Będziemy na pewno na bieżąco wam mówić na
Instagramie o na tym, Instagramie. Co u nas, psycho, jak się podłoga, czuje, podłoga, tak couple. Tudzież jak się czujemy, podłoga, bo Kamil też jest taki teraz przepracowany, bo wszystko musi robić za mnie. Jeszcze na siłownię chodzę, więc to wszystko jest tak... O Boże, ty chyba nie możesz pójść na siłownię, mnie nie zostawisz na tę godzinę, prawda? Już byłem dzisiaj. Jak spałaś? No. Dobra. No spałam. Jeżeli macie jakieś pomysły, czego chcielibyście się dowiedzieć, to wszystko na Instagramie, piszcie do nas, zadawajcie nam pytania. I oglądajcie Instastory na bieżąco. No i to tyle. Tyle. Nie będziemy przedłużać. Pa, do zobaczenia wkrótce.